Polska na dzień dobry, a nasz gość to Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy może od Krajowego Planu Odbudowy, ale nowy głos. Ja przynajmniej w zeszłym tygodniu czytałem w gazecie Tagesspiegel. Tam jest autor, który zajmuje się Polską, pan Christopher von Marschall, człowiek, który doskonale zna język polski. I on napisał, oczywiście odpowiednim sztafarzem, jak to narodowo, tam katolicki rząd polski i tak dalej, gra z Europą nieładnie. I między innymi jedna z tych tez jest taka, że Komisja Europejska nie może w nieskończoność wstrzymywać wypłaty z Krajowego Funduszu, Krajowego Programu Odbudowy, bo inni partnerzy z Unii Europejskiej zaczną się pytać, no według jakich reguł wygracie. Wobec tego rząd PiS-u, który zamiast protestować, zamiast wszczynać jakieś burze, pozywać do sądu, po prostu wyczekuje, aż się ten czas wypełni, ma czas po swojej stronie. Czas gra na stronę rządu PiS-u i Komisja Europejska w końcu będzie musiała ustąpić. Trochę pewnie w tym racji jest, dlatego że no nie może w nieskończoność Komisja Europejska nam blokować tych pieniędzy, bo nie podaje żadnych argumentów. Nie ma argumentów traktatowych, prawnych, żeby wstrzymywać te wypłaty. Pojawiają się takie argumentacje polityczne, gdzieś tam jakiś polityk europejski rzuci jakieś pół zdania czy zdanie na temat Polski, że tutaj trzeba działać, jakby blokować te pieniądze ich zdaniem, ale na to nie ma podstaw prawnych, ani w traktatach, ani w ostatnio podpisywanych dokumentach, tych, które Polska akceptowała. I no z tego powodu tam jest jakieś rozgoryczenie, czekanie, właśnie prowokują Polskę nie wiadomo do czego, a my musimy spokojnie czekać. My jesteśmy na prawie w tym zakresie. Pojawiają się też z przecieków informacje o tym, że Komisja Europejska domaga się a to, żeby rząd zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Bo sąd jest niezależny podobno. Z drugiej strony, że mamy ustąpić Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny ma uznać wyższość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad polską konstytucją i dopiero wtedy ewentualnie będzie wypłata. To też dziwne, bo przecież wszystko w ramach walki o praworządność i o to, żeby sądownictwo było niezależne. To jest takie podejście, jakby w ogóle nie było trójpodziału władzy. Niezrozumienie, nie wiem, czy przecież w innych krajach europejskich chyba to też tak samo działa. My mamy polski rząd, to jest władza wykonawcza. Nawet uznając oczywiście niezależność władzy sądowniczej, to nawet jeżeli miałaby nastąpić jakaś reforma sądownictwa, to musi ją wykonać nie rząd, tylko parlament. To jest nieuznanie przez tych polityków, że polski rząd musi się kierować polskim prawem i tym, co robi parlament. Rząd nie ma możliwości zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej. Nie ma takiej fizycznej możliwości, bo po pierwsze niezależność władzy sądowniczej, ale po drugie każda reforma to jest parlament, a nie rząd. No właśnie, więc z jednej strony, innymi słowy, jak się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie tutaj. My spokojnie czekamy, bo ten kij tam biorą do ręki, ale nie mają powodu, żeby nas tym kijem uderzyć, wobec czego no, trzymają ten kij w ręce, obracają, wymieniają kij na inny, ale póki co nie sądzę, żeby użyli tego kija. Pana właśnie koledzy z rządu, z Solidarnej Polski, wskazują, że oni rok temu, kiedy była dyskutowana struktura tego programu odbudowy, wskazywali na jego słabości, między innymi na nieproporcjonalną siłę Komisji Europejskiej w tym całym układzie. Jak to widzimy z perspektywy roku? No, z perspektywy roku no, wygląda na to, że my te pieniądze jednak dostaniemy i tutaj oczywiście no, nie można sobie dawać ręki uciąć za to, ale wszystko idzie, oczekujemy na to, aż te pieniądze będą wypłacane, aż Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany. Jest dobry dokument, dość dobrze przygotowany przez Polskę i no, nie ma powodu, żeby to opóźniać. Mm-hmm. Czy naszą retorcją będzie zawetowanie Fit for 55? Trudno mi się wypowiadać w tym zakresie. Oczywiście ten Fit for 55 jest trudnym dla nas do przyjęcia dokumentem, bo przecież wiemy, że
Dla nas węgiel to jest jakaś tam nie tylko tradycja i wiele osób jest z tym związanych, wiele osób w tym pracuje i tak dalej, tylko to jest dla naszej gospodarki póki co główne źródło energii. Elektrownie węglowe w Polsce, nie jesteśmy w stanie ich szybko wygasić. To jest to, patrzymy, co się dzieje na świecie, patrzymy na to, że w Azji chociażby zużycie węgla rośnie i będzie rosło w najbliższych latach dramatycznie. To są oczywiście wyzwania ogólnoświatowe, walka z problemami klimatycznymi. My sami w Polsce, zarzynając własną gospodarkę, jeśli byśmy odchodzili od tego węgla w taki pilny sposób, no nie poradzimy globalnym problemom i trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli ktoś, jeżeli my idziemy na jakieś kompromisy w Unii Europejskiej, no to trzeba, żeby po obu stronach była dobra wola. Jeśli nie będzie dobrej woli, to ja myślę, że też my musimy szukać. Skoro tym projektem, jakby jego głównym sponsorem i twarzą jest pan komisarz Timmermans, to na pewno na dobrą wolę można tutaj liczyć. Ja mówię, Polska jest odpowiedzialnym partnerem w Unii Europejskiej. My możemy i chcemy robić wspólną politykę klimatyczną, my chcemy robić wspólną politykę odbudowy, no ale musimy być traktowani po partnersku. I z tym jest najwyraźniej kłopot. To przejdźmy do wydarzeń polskich, bo w normalnym czasie, gdyby nie było tych wielu zawieruch związanych z energetyką, nagłym wzrostem cen gazu i rosyjskimi działaniem Gazpromu, Łukaszenką, który importuje uchodźców, to pewnie najważniejszą wiadomością tygodnia, miesiąca, roku byłaby projekt, który Sejm przegłosował, zmiany systemu podatkowego w Polsce. No, ostatnie posiedzenie Sejmu to kilka ważnych projektów z Polskiego Ładu, które zostały przegłosowane. Ta zmiana systemu podatkowego, kwota wolna 30 tysięcy złotych. To są postulaty bardzo ważne, z którymi Polacy się identyfikują. Te emerytury bez podatków to jest coś, na co oczekiwali emeryci. Pokażemy, panie ministrze, jak głosowały poszczególne stronnictwa, jeśli mamy to. Prawo i Sprawiedliwość 227 głosów za, z Lewicy znalazł się jeden poseł, który zagłosował. Kukiz 3 osoby za, jedna osoba się wstrzymała. Tymczasem Koalicja Obywatelska 123 głosy przeciwko 30 tysiącom kwoty wolnej od podatków. Lewica również 45 głosów przeciwko. Najtrudniej zrozumieć PSL, bo pan tutaj... Właśnie do tego jeszcze dochodziłem. Koalicja Polska, PSL, które mówiło, że trzeba podwyższyć kwotę wolną od podatku i to jest właśnie projekt Kosiniaka-Kamysza. No i co nagle? No Kosiniak-Kamysz oni właśnie nie pamięta, najtrudniej zrozumieć ich postawę, dlatego że no, pamiętamy, jak właśnie bębnili, że tutaj trzeba emerytury bez podatku podnosić kwotę wolną. I raptem, gdy mieli możliwość zagłosowania za, nie zachowali się jak trzeba, więc tego zrozumieć naprawdę najtrudniej mi jest właśnie tą postawę zrobić. Byłem przekonany, że oni nie będą głosowali przeciw, a jednak zaskoczyli wszystkich, a myślę, że najbardziej swoich wyborców. No, trzeba będzie pewnie przypomnieć wyborcom, jak poszczególni posłowie i stronnictwa głosowały. Lewica również zapowiadała, że jej się ten projekt podoba, że to jest podwyższenie, zmiana tak naprawdę skali podatkowej z głowy na nogi. Będzie to progresywne. Im więcej zarabiamy, tym większy procent naszych dochodów jest poświęcany na państwo. To prawda, no, jeśli Lewica nie popiera tego programu, to trzeba zadać pytanie, jakie cele ma do osiągnięcia Lewica, bo tymi zmianami podatkowymi my wychodzimy naprzeciwko zdecydowanej większości podatników i tak naprawdę są to podatnicy ci gorzej sytuowani, wobec czego no, tutaj Lewica nie powinna raczej próbować blokować takich projektów. Okazuje się, że uważają, że wszystko, co PiS, to jest złe, 8 gwiazdek i to jest ich cały program. 500 plus również się nie podoba. To zobaczmy o... Bo to PiS prowadzi taką przebudowę państwa, której ma być zwrócona uwaga na tych najbiedniejszych. 500 plus był takim programem, który miał sprawić, by skończyła się bieda dzieci w Polsce i dostosować nas tak naprawdę do realiów europejskich, gdzie wszystkie państwa, które mają kłopoty demograficzne, dopłacają do, czy wspierają rodziny. Polska jest w tej chwili w czołówce, no ale jeśli te rodziny ludzie mają mieć i mają mieć te dzieci, to muszą mieć gdzie mieszkać. A tu jest problem.
No my na ostatnim posiedzeniu Sejmu rozszerzyliśmy znowu właśnie politykę prorodzinną. Z jednej strony ustawa o tym rodzinnym kapitale opiekuńczym 12 tysięcy złotych na dzieci od 13 do od pierwszego, po pierwszym roku życia do skończenia trzeciego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są kredyty mieszkaniowe, te kredyty z gwarantowanym tak zwanym wkładem własnym. To jest połączenie polityki mieszkaniowej z polityką prorodzinną, bo oferujemy tym rodzinom, które w chwili obecnej albo wychowują dzieci na małym metrażu, mają małe mieszkanie i chcieliby je powiększyć, ale albo osoby, które nie mają jeszcze swojego domu czy mieszkania, oferujemy takim osobom kredyt z gwarancją wkładu własnego. Ludzie, którzy dzięki programom społecznym naszym zarabiają już całkiem nieźle, mają taką sytuację, że stać ich na kredyt, to znaczy stać ich na spłatę kredytu, mają tą zdolność kredytową, ale nie mają na zbieranego wkładu własnego. Banki zgodnie z rekomendacją KNF-u muszą oczekiwać 20% wkładu własnego. A jak tego nie ma, no to trzeba czekać kilka lat na przykład na założenie rodziny, na posiadanie dzieci. Ludzie odkładają w czasie. Chcemy, żeby to nie było problemem, żeby mieszkanie nie było problemem, który powoduje odkładanie w czasie decyzji o dzieciach. Chcemy, żeby te dzieci mogły się w Polsce rodzić. Chcemy, żeby polskie rodziny się rozwijały. I jeśli komuś brak wkładu własnego do kredytu miałby blokować, chcemy to odblokować. Chcemy, żeby takie rodziny mogły brać te kredyty. No i po uzyskaniu kredytu gwarantowanego będą możliwe spłaty rodzinne. Za urodzenie każdego kolejnego dziecka w rodzinie, za drugie dziecko 20 tysięcy spłaty rodzinnej, za kolejne dziecko po 60 tysięcy. To są konkretne pieniądze przeznaczone na politykę prorodzinną i mieszkaniową połączone. To będą pieniądze jakby zdejmowane z tego kredytu mieszkaniowego. Tak, będzie się zmniejszała kwota, pula kredytu. To jest inwestycja młode pokolenie, bo czasami padały pytania, jaki będzie tego koszt. To nie jest tak, że to są koszty, to jest koszt, tylko to jest inwestycja. Inwestujemy w młode pokolenie. Krytycy mówią, że te dodatkowe pieniądze, które pojawią się na rynku mieszkaniowym, spowodują wzrost cen mieszkań, który już i tak bardzo oderwał się od pieniędzy, które zarabiamy. My szukamy cały czas i proponujemy różne formy wsparcia tej strony podażowej. W Polsce podaż mieszkań jest dużo wyższa niż była za czasów Platformy. Proszę zwrócić uwagę, że naprawdę nasza polityka doprowadziła do tego, że my w zeszłym roku ponad 220 tysięcy mieszkań zostało w Polsce wybudowanych. Nie było takiego, od ponad 40 lat nie było takiej tak, dużej góry. Porównując to do czasów Platformy, do 2015 roku, to my w tej chwili budujemy o 50% praktycznie więcej niż wtedy. Naprawdę to jest bardzo dużo i ta podaż na rynku jest duża, ale oczywiście mamy też stronę popytową i tam też dzięki temu, że ludzie mają więcej pieniędzy, po prostu pojawia się duże zapotrzebowanie na nieruchomości. Natomiast w tej ustawie my zastosowaliśmy rozwiązania, które mają być takim wentylem bezpieczeństwa. Tam jest ograniczenie w tej ustawie o kredytach, jest ograniczenie wysokości transakcji kosztów jednego metra kwadratowego, tak żeby ta ustawa właśnie nie wpływała na wzrost cen nieruchomości. I myślę, że to ograniczenie, które tam jest, spowoduje, że ta ustawa nie będzie wpływała na wzrost cen. Natomiast no, na pewno szukamy jeszcze rozwiązań, jak spowodować, żeby te nieruchomości na rynku mieszkaniowym nie drożały tak znacznie. Teraz intensywnie też szukamy rozwiązania, jak poradzić sobie z tym problemem, jaki jest w Berlinie, jakie ostatnio było referendum w Berlinie dotyczące przejęcia od inwestorów takich instytucjonalnych dużych ilości mieszkań, które chodzi tam... Chodzi o to, że kapitał spekulacyjny wchodzi w mieszkania, które są teoretycznie na wynajem, ale rosną ich ceny, rośnie tak. ceny no, wynajmu, kapitał spekulacyjny, no, jeżeli ktoś kupuje pakiet, nie wiem, 1000 mieszkań i czasami się okazuje, że on w ogóle nawet nie chce ich wynajmować, tylko chce, żeby one stały i rosły, żeby im rosła cena. To jest typowa spekulacja. Takie osiedla mamy również w Warszawie. Chcemy coś takiego ograniczyć i tutaj trzeba jasno zapowiedzieć, że będą tego typu ograniczenia. Ten biznes trzeba rugować. Kredyt na ten mieszkaniowy, czy
te przepisy również dotyczą tych domów o powierzchni do 70 metrów, które będą tak, budowane. Można, można wziąć ten kredyt na budowę własnego domu. Ten kredyt właśnie z gwarantowanym wkładem własnym, to znaczy można sfinansować nawet 100% takim kredytem, 100% kosztów takiej inwestycji. Więc to jak najbardziej ze sobą gra, chociaż myślę, że sama ta gwarancja kredytu to nie jest ani dla nas, dla społeczeństwa jakiś koszt, czy dla państwa. Natomiast ważne są te spłaty rodziny. Tam faktycznie to powinno, mam nadzieję, Polaków skusić do tego kredytu i skusić do posiadania dzieci. Może tych, którzy się zastanawiają, pracują gdzieś w Anglii czy innych Włoszech, że może to jest moment, by wrócić do kraju. A te domki 70-metrowe, o których pan mówi, no to tam ponad 100 metrów może być powierzchni użytkowej, więc dla rodziny, która planuje mieć dzieci, to myślę, że budowa takiego domku to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zwłaszcza jak będą one modułowe, tanie, szybkie do postawienia. Także takie są możliwości. Niestety czas nam się kończy. Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, był naszym gościem. Panie ministrze, pięknie dziękujemy. Dziękuję serdecznie. A państwa zapraszam do kolejnej naszej rozmowy i dalej o Nowym Ładzie. Profesor Zbigniew Krysiak będzie naszym gościem i zapytamy się o makroekonomiczne skutki wprowadzenia tego ustawodawstwa, no bo od 1 stycznia, wszystko na to wskazuje, będziemy mieli nowy system podatkowy w Polsce.